Bielskim Sądem Okręgowym zakończył się proces po tragedii, do której doszło w grudniu 2019 roku w Szczyrku. Po eksplozji gazu zawalił się dom. Zginęło 8 osób. Oskarżonych jest 6 osób. Wyrok zostanie ogłoszony na przełomie kwietnia i maja. Wybuch zniszczył całkowicie 3-kondygnacyjny dom. Ratownicy znaleźli w gruzach ciała 8 osób, w tym 4 dzieci. Zdaniem prokuratury do eksplozji doprowadziło przewiercenie gazociągu pod ulicą. Wykonywano go, by doprowadzić energię do nowej inwestycji deweloperskiej. Dziś rozpoczęły się mowy końcowe. Prokurator zażądała dla szefa firmy 10 lat więzienia, dla pracownika robiącego odwiert 8 lat, a dla jego pomocnika 6. Dla oskarżonych, na których ciąży zarzut spowodowania nieprawidłowości w dokumentacji przy rozbudowie sieci gazowej, kar ponad 5 lat więzienia. Do tego dochodzą zakazy wykonywania zawodu oraz wieluset tysięczne kwoty za zniszczenia. Prokuratura w akcie oskarżenia wskazywała m.in., że przekop wykonany był metodą przewiertu, co było niezgodne z projektem. Oskarżeni realizowali pracę, choć nie mieli pewności, w którym miejscu przebiegał gazociąg. Wyrok zostanie ogłoszony 30 kwietnia lub 10 maja.